Ale dupa, ty. Sorry, zbiegłem się, to czy ci na łeb nie spadło. No, stary. Ty, pa jaka dupa. Ale p***a. Ej, mała! Nie uciekaj, jesteśmy niegroźni. Dobra, Samir, wsiądź do nas? Samir, nie. Ej, spokojnie. Poczekaj, Samir, pogadamy tylko. Samir, co ty robisz? Samir, co ty robisz? Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Ona dzwoni! Nie dzwoni, zabierz jej telefon, Ała! Nie krzycz, wyrzuć przez... Poszło, Ała, czekaj. Ciężko się kieruje jedną ręką. Stary, a co ty robisz? Niech pani się nie przejmuje. O kurwa ty, co tu jest? Ale przypołowe miejsce, ja pierdolę, czekaj. Stary, kurwa, do teatru przyjechaliśmy, żeby pokazać naszą nową sztukę, kurwa. Nie no, ty chujowa miejscuwa, poczekaj, kurwa mać. Dobra, czyli weź ją, kurwa, ucisz pod rzet. Cichutko. Proszę panią. Wszystko będzie dobrze. Kurwa, zamknij się, bo cię tu zakopiemy w tym lesie. Kurwa, Samir, ty jesteś wariatem. Dobra, kurwa, wysiadka. Słuchaj, kurwa, teraz cię puszczę. Jak zaczniesz spierdalać, to cię zabijemy. Kurwa, Samir! Rozumiałeś? Kurwa, stój! Stój! Łapią, kurwa! Stój! Kurwo! Dobra, łapią! Kurwo! Gdzie uciekasz? Leżeć! Stój, co ty robisz, wariatko? Wariatko, stój, uważaj, auto jedzie! Pipczą, kurwa, nie rób sen! Nie rób sen, poczekaj! Kurwo jebana, Samira, będziesz biła? Spierdalam stąd. Samir! Co z tobą? Samir, halo! Jesteś? Kurwa, ważne, że żyje. Samir, obudź się! Kurwa, stary. Co się stało? Ona ci wyjebała... Gdzie ta suka? Gdzie ta suka? Zajebałem ją, stary, nie musisz się przejmować. Dobrze, kurwa, bym się nas rozjebał. Ała! Stary, co ona miała kosę przy... Kurwa! Dzwoń po Bogotowie. Mogę cię zawieść! To mnie wieś! Ja pierdolę, tylko ostrożnie, jakby podnosić. Ale stary, co ona ci zrobiła? Bo ja nie zauważyłem w tym szale. Nic, kurwa, potknąłem się, jak ją musiałem złapać. Kurwa, chyba złamałem kręgosłup. A, chodź! Ała! Dobra, stary, trzymaj się! Uważaj, bo jedną ręką się ciężej prowadzi. O kurwa, jakie górki. Uważaj, stary. Kurwa, sorry za tą akcję, ale za bardzo mi się spodobała. Samir, Uważaj, kurwa. Dobra, spokojnie, stary, czekaj. Hamulec ręczny! Dobra. Och, ty rzygasz. Nie rzygaj. Stary, ale co ona, ty się potknąłeś, czy ona ci kosą wyjebała, bo ja w tym chaosie nie wiedziałem, co się dzieje. Nie. Jak kurwa, no mówię, próbowałem ją złapać i ja się kurwa wyjebałem. No to jak to? Gumowe nogi masz? Z dachu. Co? Wiecie, spadłem z dachu. Jak kurwa spadłeś z dachu? To co ty robiłeś? No przecież mówiłem ci, jak uciekałem przed tą policją. Aha, sorry. Ja mam ten. Przed tymi sobą medykami. Pamięć. Kurwa, krzycz do nich. Pomocy! Proszę mu pomóc. Witam serdecznie. Wykrwawiam się. Tak, ja to na wezwanie. Jak się zajmę. Kurwa... Położy go pan tutaj. Trzyma się, Samir. Dobra, co się panu stało? Opowiada pan. Jezu. Chyba dysk mi wyjebał. Naprawdę. Dysk wyjebał. Dzisiaj mnie zrzucił taki taki chuj z dachu. I... Tak mnie trochę bolało. Samir, ja tu zostanę!
Czyli pan na przysięgach hipokrytycznych, tak, nieważna, bo jest pan z JMS-u. Z dachu zrzucił mnie, a dziś i bolało mnie, a teraz się wywróciłem i mi dysk chyba wypadł, się nie mogę ruszyć. Ja muszę śmigać na wezwanie tutaj. Samir, spokojnie, dasz radę! Pani Basiu, pani mnie nastawi, pani mnie zarzuci na plecy. Pani Basiu, tylko powoli, kurwa, bo dysk to jest poważna sprawa. Pan nie masuje dyka. Spokojnie, Samir. Pamiętaj, twarde D, twarde P. Mr. Trip. Panie Basiu, dysk mi jebnął. Czy będzie z nim okej wszystko? Chyba ty mnie musisz zarzucić na plecy i mi nastawić. Czekaj. Czekaj, stary. Stary, już ci... Nastawiam, okej. Poszło? Czekaj. Iś. O kurwa, jak nowy, pa! Ja! Zajebiście, stary, cieszę się, jest okej! Witaj, Samir! Witam wśród żywych! Ja pierdolę, dobra, dzięki, ty uratowałeś mi życie, chodź, kurwa. No to mamy dług spłacony! Chyba... Oj, elegancko. Wszystko jest załatwione, plecy nastawione, dziękuję. Nie ma za co. Tam zabezpieczenia pobierzecie, nie? Ta. Super, dzięki, miłego dnia. Ty, ja nie wiem, czy tam nie stał przed wejściem ten medyk, co się dzisiaj z nim ganiałem. Który kurwa medyk? Możemy go wyjaśnić, Chyba już pojechał. Tak? No dobrze, kurwa. Drzwi, jakaś nowa technologia. To się... Ty, a nie chciałbyś jeszcze podjechać do tego, do salonu? Dawaj. Jeszcze zdążymy, ja to mnie leki trzymają, to będzie dobrze. Na leka jak się położę na haju, to konia będę walił do 6 rano. Uważacie, że ta postać jest lepsza? Moim zdaniem jest taka bardziej ciekawsza, w sensie, że... Jakby jedyny minus jest taki, że piosenek nie będzie robił, nie? A może będzie robił rockowy, kurwa, ale mam wrażenie, że jest tutaj więcej takich rzeczy do zrobienia z nim. Że jakby... Bo wiecie, bo Michael był taki prosty, kurwa, to było takie odzwierciedlenie mnie trochę. A tutaj przynajmniej wiecie, można rozwinąć jakieś motywy inne. Tam tylko nie patrz na cenę, tam sobie upatrz jakiego chcesz, że ci jutro, kurwa, zamotam. Ta? Samir, ty to jesteś wariatem, nie wiem czy wspominałem. Co wspominałeś, ty też. Dobra, sprawdźmy. Gardło mnie boli, kurwa, od takiego gadania. Pierdolę. Ty żyjesz? O kurwa, żyjesz? Ta, sorry, potknąłem się, te buty, kurwa, za małe. Za małe buty mnie uciska w stopie. Wiesz jak się pierdolisz w palec, nie? Siemano, piękniś. Tony Dripano, pokaż mi swoją ofertę. Dobry wieczór. O kurwa, co się z nim stało? Aha, bo tu jest ten. O kurwa, dobra. O kurwa, jaka tu jest przeglądarka. Ej, dobra. To jest potężne. L Cycles Hexer też jest ładny. Kurwa, o kurwa, ile to kosztuje? Gdzie jest cena? 700 tysięcy? O kurwa. Dripano! Samir, patrz to! Kurwa, dobrze. Lecimy! Rock and roll! Dawaj wyścig! Dawaj! Kurwa! Samir! Kurwa, że nie zdech jebany. Ale kurwa, dobrze to wygląda. Kurwa, niezłe mają tu rzeczy. Takiego chopera bym chciał. Ile on kurwa lata, co? Kurwa, nie wiem, stary, bo... To coś jakiś mam zaplamiony... magazyn mam zaplamiony, wiesz? Nie widzę kurwa wszystkiego. Dał mi jakiś kurwa zaplamiony, czekaj. Daj jakiś, mordo, daj jakiś nowszy ten katalog. Motocykle. Katalog jest zjebany, każdy tak ma? Okej. Musisz powiedzieć komendę? Kurwa, pały tu przyjechały. Gdzie jest kurwa Samir?
Czemu na sygnale tu przyjechali? Gdzie jest kurwa Samir? Może być tak? Samir, co się kurwa dzieje? Co tu się dzieje, panowie? Panowie! Przestańcie! Nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Przestańcie, co wy robicie? Nie, pan nie podchodzi. Nie podchodź. Co wy robicie? Dobra. Opuść ręce. Opuść ręce. Opuść ręce. Opuściłem. Samir, co ty zrobiłeś? Co się dzieje? Na spokojnie obywatelu, na spokojnie, proszę się odpalić. Wyjaśnimy co. Panowie, my tylko przeglądaliśmy auta! Dobrze, twarzą do mnie się pan odwróci. No ten pan nie wykonuje po... No kurwa, czarodziej. Ja, drugi raz, stary. Ty, ale drugiego mam. Ty, ale mam. Jak to kurwa? Gleba! Ej, no co wy odpierdalacie? Takie spokojnie, żarty policyjne, nic. Żarty z policjantami, spokojnie. Nieźle. On nam się żart wyostrzył ostatnio. Spokojnie, a pan myślał, że co, że my całe życie kija w dupie mamy? No, zerwijmy to pożartować. Nie wiem, mnie nie śmieszą. 10 lat w puszce siedziałem. O... Za niewinność? Oczywiście. Za co? A, nie pana interes. Co panu przybili? Proszę pana, ścigałem po prostu lepsze życie. I niestety się potknąłem, pośliznąłem i wylądowałem w puszce. Takie buty. Czasami się zdarza, no ale cóż innego mogę powiedzieć. Czyli co? Szybkie życie, szybki wyrok, tak? No wie pan co, jeśli uważa pan V8-eczkę wielkiego kalibru Choppera za szybkie życie, no to tak, mogę przyznać rację. No ale niestety, te kurwy, przepraszam, ci szanowni panowie zabrali mi wszystko co miałem i niestety no. Jestem teraz z niczym, została tylko ta kurtka. Nie no, potrzebuję tylko spokoju. Papieroska? Nie palę od 12 lat. O kurwa. Gratuluję, przesunąłby się pan. Słucham? Bo tam pan ma jeszcze jedno przecież miejsce parkingowe w rogu. A to za darę? A jak? Hale Daj, gdzie mam stanąć? Daj, jeszcze jedno jest. O chuj, z dead right now, dziękuję bardzo. Panowie. Wów, jestem dumny z siebie. Zostawcie Samira, zostawcie Samira! Pan opuści ręce, opuści pan ręce. Czemu Houdini? Spokojnie. Zagadaliśmy się, ale poważna sprawa jest do wyjaśnienia. Już. Ty, pisikala, to jest ten, kurwa, ten, kabareciak. A to jest ten, kurwa, szybki, nieuchwytny, Samir, tak, ja. Ty, tony idzie, zamyka radeus, tony idzie, tony idzie. Jaki tony? Ja jestem tony! Tony, drypiono! To jest szybki tony. Ilu tony mamy? Tylko przyszedłem pytanie. No co tam tony? Ja się odsunę od akcji, a podwieziecie mnie później na jakiś pierwszy garaż. Przecież tony, luźna guma. Poko, czekam jak coś. Co to kurwa, wasz syn? Jaki jest powód zatrzymania? No zapierdala pan, trąbi pan na nas, za co my jesteśmy? Ja tylko trąbnąłem, bo na czerwonym, bez sygnału, panowie. Ale co my jesteśmy, jakieś kurwa nastolatki z dekoltem, żeby na nas trąbić, czy co? Nie, no przepraszam. Panowie, Samir to jest dobry obywatel tego miasta. Jego rodzina ma wielką historię emigracji w tym kraju i no zrobił dużo dla tego kraju, więc proszę go zostawić. Jak na razie to pan Samir zrobił se przy, ale pał. Tak, zajebałem karetkę jak na razie w tym mieście. Co zrobiłeś? O, kurwa, Samir, co? Kurwa, przecież, kurwa, to nie żart był, wtedy. To żart był, przecież spokojnie. No, dobra. No co panowie, najpierw mówicie, że wy żartujecie, a my nie możemy. No ta. No dobra, bo pan tutaj standardy. Patrz jak temu się żart wyostrzył, ty. Mi się nie wyostrzył, no. To jest rzeczywistość. Tak? Ja tak naprawdę wolno jechałem, nie? To sorry za to trąbienie. Na ten wyjazd tutaj, driftem, to co to jest? No, to był jazz. A jak mnie poniosło, szło na pasach? Mnie poniosło. A wie pan co to jest Arab Driving? Arab Driving na YouTubie. Niech pan pisze. No, na trzypasmówce. No to ja byłem, to ja byłem. Pan to był? Znana no, osobistość. Tak, pana kanał to jest. Tak. Kurwa, może zajdziemy ze służby, Maciu. To może my już od razu profil akcji się zabierzemy prawo. Nie, to ja już z tym skończyłem, to było w Dubaju. Nie no, pan młodą gwiazdę chce pozbyć tego, talentu i pieniędzy. Może profilaktycznie ja pana na bębem rzucę, co? No, od razu. Nie ma co, ja tam nigdy się nie pojawię, też nie ma sensu. Nie ma jestem sensu, czyściutki, tak? Czyściutki. No, czyściutki, mamy taką pan, nadzieję. Czyścioch tak zwany. Widziałem jak dobierał nowe ciuchy i się mył. Tak. No, co jest, Tony?
A myślałem, że tam będzie, że czyściutki. Dobra. Czemu on czyści wam auto i dlaczego nazywa się Tony? To jest mechanik. Bo mechanik? Tony jest zajebisty. Słyszałem, że mechanik w tym mieście to nie za chujoza. Słucham? Słyszałem, że mechanik w tym mieście to niezła chujoza. Muszę się powtórzyć. Pan wraca tam na warsztat, by się mieć tam umówić na to naprawianie. Ja spać idę właśnie. No, taki mechanik. Mechanik chujoza. Tyle mam do powiedzenia. Proszę pana. Obraził mnie. Ty co, brat, zaraz cię pozwę. A ty co, kurwa, jesteś? Przepraszam bardzo, konfidentem jesteś? Ale mówię teraz. Słucham, ja mam spokój. Ty też zakolczykowany, spokój. Tony Dripano, nie wiem czy wspominałem. Spoko, jestem spokojny bardzo. Teraz tak. Z racji tego, że dzisiaj mam dobry humor, spotkaliśmy się dzisiaj drugi raz, to za trzecim razem idzie pan do pudła. Dobrze, to się nie powtórzy. Jak spotkamy się, to w okolicznościach, jak na kogoś doniosę. Tak się spotkamy. O, słucham? I to mi się podoba. Tak jest. I to już jest inna gadka. Nie lubimy ich, Maciuś, nie? Zaraz możemy na piwko jechać, jakiegoś papieroska spalić, nie ma problemu. Nie no, ja idę spać. Panie Tomny, i co? Ale mówię, problemów nie będę sprawiał. Nie wiem. No muszę się poważnie zastanowić nad tym. Tony, wyluzuj, kurwa. Mnie drugi raz łapie i mi odpuszcza. Weź się, kurwa, trochę zachowuj. No ale kurwa, no. Są jakieś granice przyzwoitości. Granice to były, jak karetkę zajebałem. To się wtedy skoczyły granice. No, ale w sumie to jest prawda. No to jest prawda w sumie. I panowie, udało się dogadać tu, kurwa. Kogo to obchodzi? Kurwa, wiesz. Nie wiem, czy wspominałem, Tony Dripano się nazywam. Witam, Dripano, witam, ile ty masz lat? 31. Zobacz, a on ma 22. Co ty robiłeś, jak miałeś 22? Jeździłem w klubie i w sumie siedziałem. Ale szalałeś wtedy? Tak, w pace. Bawiłeś twarde się, D, twarde P. Dupę, kurwa, po ich pośladkach? Co? Byłeś królem szost? Tak. No jak byłem na wolności. Daj się młodemu wyszaleć. Daj mu szansę jako człowiek. Jak byłem w puszce, to nauczyłem się jogi. A jogi się nauczyłeś? Tak. Wiem, jak naprawić dysk w plecach. Nie, i Samir dzisiaj... Jak mydło dupą podnieść. Samir dzisiaj zobaczył to, jak to robię. W akcji, pomogłem mu. Co pan? Pomogłem mu przestawić dysk. Aha. No no, Samir, jedyne, powiedz, co dzisiaj że tak było. To ten. To karetkę. To karetkę. Nie. Najpierw przestawił karetkę, a później ja mu przestawiłem dysk w plecach i naprawiłem jego. Ale to prawda, pan narzekał, że coś mu tam w plecach. No coś kurwa, tam, no, zrzucił medyk było, z dachu. Było. Medyk się dobra, nazywa, wszystko wiem. Że z nim pogadam. Z racji tego, że kończymy już tę interwencję, miłej nocy życzymy. Tak jest, Maciek Johnson, pan Paweł Sikala. Na razie. Dziękujemy. Miłej nocy. Trzymajcie się, panowie. Będę tęsknić. Kurwa, Tony, zobacz te Duracelle zajebiste, no człowieku, pa! Cyk! Samir, chodź na bok. Cyk! Samir, mam nadzieję, że to był żart z tym, kurwa. No, oczywiście, kurwa, chłopie. To ja tu jestem, wiesz, to ja tak tylko gadam, że myślę, że jesteśmy kolegami, kurwa. A, rozumiem. Potem no, cię no, łapią jebać, i myślą, że wiesz, że ty, kurwa, złego nic zrobiłeś. Tak, ja jebać, kurwa. Wróciłem z zakrętu, mało dziecka nie zabiję. Nie no, ale uważaj, stary. Koguty. Uważaj, stary. Znowu koguty, kurwa. To jest fura, zoba. A kogo to? Moja. Jak to, nie, kurwa, żartuję. Twoja? Po testach. Ale może być twoja. No to jeszcze chwila. Nie, no stary, widziałem, ale powiem ci tak. Powiem ci tak. Ten, kurwa, dostawca tutaj. To jest, kurwa, chuj. Dał mi zaplamiony katalog. Nic tam nie widać. Do jutra, jutro oddaję się. Do jutro. Kurwa... Trzymaj się, stary. Wszystko to ogarniam. Dobra. Dobrej nocy. Dobrej nocy.